Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jesteśmy w dziedzictwie Hogwartu. Spróbujemy sobie pociągnąć misję dalej ostatnią, tylko teraz się zastanawiam, bo jeszcze wam nie wrzuciłam poprzedniego materiału, który nagrałam, ponieważ się bardzo zacinał, więc no nie wiem, czy to będzie kontynuacja stricte, czy jednak wam dodam po prostu, że... Dobra, nieważne. Chodźmy tutaj, idziemy zobaczyć, co się będzie działo. Mam nadzieję, że się nie będzie jakoś bardzo ścinać, tak jak poprzednim razem, bo po prostu masakra, jak grałam, to Jezu, tak się ścinało, że no tragedia jakaś to była. Na razie jest w porządku, więc mam nadzieję, że... O, nie mogę latać, naprawdę. Ale szkoda, lubię tutaj latać. No, w tej grze to jest coś pięknego, coś cudownego właśnie latać. No, ale... Dalej nie mogę. Nie wiem, bo jestem... Nie mogę. No dobrze. Not know what had to be done to get this relic. She thinks like ominous. It did only upset her. Nie byłaby zadowolona. Ja nie mam, szczerze powiedziawszy, zielonego pojęcia. What is it? Smoke over there by the hamlet. O cholerka. Broń Feldkraut przed lojalistami Ranrocka. Kochani, będziemy walczyć. Let's hurry. O cholera. No nic, no, załatwimy ich. Będzie wszystko. Aż ty. Ale zemsę wycelowała, no. Ale zemsę zrobiła, no. Aha. Okej. Dużo ich jest ogólnie. Ała. No. Ajajaj. Dobra, trzeba zacząć jakieś uniki stosować, nie? A nie tylko tak właśnie. No. Dużo ich jest ogólnie. Już? Chyba już. Anna Salo. Kurde, użył tego. Boy, what have you done? Saved my sister. An unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperius curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. You did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. Yeah, masakra. Naprawdę. What was he thinking? Dobra, spróbujmy z nim porozmawiać.
trzeba pozbierać tu jowno. Cieba, no jak szpina. Ja i tak dużo nie zbieram, powiem wam, tych rzeczy. Naprawdę, ja jakoś tak... No. No zrób się, ogniu. Nie zapalisz się. Się mówi. Alohomora. 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 Cacy. Dzień dobry. Czy ktoś tu jest w domu? O, z tym wyposażeniem to ja po prostu mam tragedię jakąś życiową, naprawdę. Dobra, idziemy z nim porozmawiać. Zobaczmy, co z tego... Z tej rozmowy. Ale szczerze powiedziawszy, gdyby mojej rodzinie coś zagrażało, to ja bym wszystko zrobiła. Więc... No. Mr. Sallow? What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Uratował swoją siostrę. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Jaki kabel. Kapuś. Why, Sebastian? Bo kocha swoją siostrę? Ukończyliśmy misję w cieniu czasu. To jest kontynuacja poprzedniego materiału, który może wam dodam, ale się ścina, to nie wiem, czy ktoś to obejrzy. Dobra, moi mili, moi drodzy, idziemy po kolejną misję. Zobaczmy w ogóle, co my tutaj mamy, bo ja bym chciała główne misje zrobić. Główne. No, ale pewnie nie będziemy mogli, no bo trzeba tak wszystko wiedzieć. Co to jest? Cienkając nieba, kup od Albiego Wixa ulepszenie miotły. Ojeju, może byśmy szybciej latali, to byłoby super. Dobra, to wiecie, co sobie kupimy, ale to jest strasznie daleko, może się teleportniemy. Fajnie by było się teleportnąć, powiem wam. Bo byśmy, patrzcie, jak szybciutko tutaj byli. No. Patrzcie, no po prostu tak szybko nikt nie chodzi. Nikt tak szybko nie chodzi. Szkoda, że w życiu takim, to wiecie, naszym się nie da tak po prostu teleportować, ale to byłoby super fajne. No ale co zrobić? Co zrobić? Nic nie zrobisz. No. Nic się nie poradzi. No, ruchy, ruchy. Giereczko. Mam nadzieję, że się nie będziesz ścinać jak ostatnio. Nie, coś... Chyba mi się wydaje, że ta poprzednia misja była taka właśnie tragiczna. Jeśli chodzi o te ścinki, w Hogsmeade w ogóle się zawsze ścina, więc to jest bez znaczenia, bo i tak się by się ścinało, i tak by się ścinało, bo to się zawsze mu ścina. Hello again. Wonderful to see you. As before, I've arranged a special price on the broom upgrade for you. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Dobra, dzięki. Kupiliśmy za 4 koła. You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. This may sound presumptuous, but... You'd like me to report back with even more flight details? You know me well. I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Reyes is running a time trial at the South Coast course. Not ideal, really, what with rumours of Ranrock's lot and Ashwinders infiltrating the place.
However, if you're flying high above them, you should be all right, I think. I'm not worried, Mr. Weeks. I'll see if I can find Imelda. I hope you are able to complete these trials. I have a feeling this final upgrade is going to be a sweeping success. Do be careful, of course. I shall look forward to hearing from you soon. A ja nie umiem latać na tych wyścigach. Tak w ogóle. Ile to jest daleko? Po drodze, no dobra, no kurczę, 5000 kroków i będziemy lecieć na miotle tyle czasu, no zgłupiałaś, dziewczyno. No ale dobra, no jak tak chcesz, no to dobrze, no wyjdźmy stąd. Poza teren. Jezu, nie tu. O, już mogę. To jest, że tak szybko latam? Kurde, szybciej by było się teleportnąć, naprawdę. A mogę się stąd teleportować z powietrza? Nie. Dobra. Ja nigdy tam nie dolecę, jak ja tak będę powoli. Ja się muszę zatrzymać. O, a tu mogę? Stanąć? Niedostępne lądowanie. Nie mogę na torach się zatrzymać? No mogę, no przecież, Rachel. Dobra, jeszcze raz. Emeczka. Emeczka. Mapa Hogwartu. Kosmit świata. Matko jedyna, taki kawał świata ja mam lecieć? Tak czy siak będę musiała lecieć? Bo nie mam kapliczek odkrytych. I ja nie wierzę, no to faktycznie sobie przetestujemy naszą miotłę. No, ja cię kręcę, taki kawał drogi, wyobrażacie to sobie? No. Oj, Boziu. Wariactwo, wariactwo. No ale w porządku. Ile stąd? 2000. Naprawdę? Muszę naokoło lecieć. Zwariowali. Patrzcie, jak ta bariera jest chamsko tutaj ustawiona, naprawdę. Ci krenęce. Super. A nie mogę wyżej latać? Patrzcie, jak faluje. Chyba lecę od... nie powiem, czego strony. Ja się chyba zgubiłam. Tylko ja tak potrafię. Ja cię kręcę, oddalam się. Trzeba było w przeciwnym kierunku lecieć. No i lecę sobie koło górki, nie? Zamiast polecieć gdzieś wysoko, minąć tą góreczkę. Ja nie proszę. Nie wiem, czy z buta nie łatwiej byłoby pociągnąć, naprawdę. Teraz to ja się zakłopotałam. Tam chcę lecieć, ale tu mnie ta bariera po prostu... A mogę płynąć? Mi się wydaje, że łatwiej byłoby przepłynąć. Na górki. Jezu, ale ty powoli zsiadasz.
usiądziemy. Może... Bez sensu. Ale ładnie tu jest. Przynajmniej tyle. Jak pewnie myślicie, ale głupia krowa. Jaki czad! Dobra, może coś sprzedam jeszcze. Tak przy okazji. Nie, to my chcemy tobie opylić coś. Wciśniemy ci coś. I'm Priya Treadwell at your service. And I sell a variety of traveling necessities. Dobra, pogadajcie sobie. Yes, she's my wife. Brilliant historian. Did you know that she's pursuing Merlin's life's work? I actually met her, and she introduced me to her work. I'm involved in it now as well. Oh, that's wonderful. Then you must be rather brilliant as well. At any rate, I hope that you'll think of me whenever you find yourself in need of traveling supplies. It's been a pleasure meeting you. What do you have for sale? A ja będę mogła jej sprzedać, nie? Let's have a look, shall we? I didn't think I'd be the one doing the buying. Jezu, ja muszę iść do pokoju. Ewidentnie. So nice of you to stop by. Dobra, nara. Nara, kobieto, ja mam nadzieję, że ja ten też szybko... 2000. Mogę popłynąć? Nie mogę popłynąć, no bo po co, no? Po co bym miała płynąć? Tragizm. To już to tragizm. Ej, a może ja powinnam... Blondynka. Pamiętajcie. Pamiętajcie, że żem jest blondynką mimo wszystko. Jezu, zaraz kichnę. Może ja powinnam... Tak. Ale blondi, przestań. Katujesz się sama. Dobra, lecę za tym, co mi pokazuje. Nie będę... Także niby na skróty, niby na skróty, a i tak na skróty się nie uda. Leć na tej miotle. A jeszcze pajączek tu jest. O nie, najgorzej. A! Imperius! Dobra. Oni się zabijają nawzajem, to w sumie no to nie wiem. Dobra, spadam stąd. A jakbym leciała tak ciutka nad ziemią? No i nie pokaże mi drogi na skróty. Aż ty niedobra, gro. Aż ty niedobra, ty. Takie to jest właśnie. Takie to jest właśnie, moi drodzy. No, no nic, no. Będziemy kawał drogi zapieprzać. 3000. Może jednak bym poleciała. A co tu jest? Boże, ja będę robiła chyba wszystkie misje po drodze tutaj. Tylko znajdę. Ale widzę, że i tak się zecinę. Hihi. Taka lipa. Ała, z tym przygrzmocił ty niedobry. Ała. Bardzo nieładnie. Bardzo nieładnie. Dużo ich, dużo ich. Ała.
Gdzież ty się schował, czubku, ty? Zdachlaczek, zdachlaczek. Nie, no błagam, nie zacinaj się tak. Dlaczego? Rebellion. Dobra, może wam nie będzie tutaj jakoś bardzo przeszkadzać. Mam taką nadzieję. Dobra, spadam stąd, bo ja mam misję. O nie, zabiję się. A się ścinasz. Dlaczego ty mi powiedz, dlaczego ty się ścinasz? Nie będę z buta ciągnąć, no litości. No to wychodzi, że ja muszę z buciora iść. Dobro. Dobro. Ała. Zerwam. Dobra. Dobra, chcę zejść. Chcę zejść. Zniosło skrzydła. Zapomniałam, jak się schodzi. Opadanie, co? Nie mogę tu. Dlaczego ja tu wylądowałam? Zajebiście. O! To jest nieprzewidywalny odcinek. Tak się powinien nazywać, bo to ja nie wiem, co tu się wyprawia normalnie. Ała! Ale mi to wali. Co ja tu robię w ogóle ze swoim życiem? Naprawdę. To się trzeba zastanowić nad sobą. Pierdzielam stąd. To nie jest dla mnie. Ała! Dupić mnie chcą. Aha! Jestem szybsza. No, dupić mnie chcą jak nic. A łasz ty kuźwa! Ja chyba spadam stąd, wiecie? To nie na moje nerwy dzisiaj. Ale w ryj dostałam. To w ogóle powinnam ich pokonać tutaj, żeby iść tędy. Wszystko jasne, moi mili, no. A ja to widzicie, jaka ja jestem. Na łatwiznę idę, po prostu uciekam. Ale mnie gonią, więc chyba dobrze byłoby spadać stąd. Dobra. Spadamy. A ciemno jak nie wiem gdzie. Nie ma mnie tu. Wcale mnie tu nie ma, moi mili.
W ogóle mnie tu nie ma. W ogóle mogłabym się zrobić niewidzialna, nie? I sobie po prostu iść. No ale dobra. Ała, oszczy, dojechałeś mnie, nieładnie. No dobra, jesteśmy już na zewnątrz, tu w sumie nie wiem, czy się ukrywać. Czemu nie biegniesz? No i dobra, no. Wyzwanie pojedynków. Traf trolla jego własnym głazem. Rozbrój wroga. Ukończ walkę w wyznaczonym czasie. Aha. No to nie jest zbyt... Dobra, a mogę już polecieć? No. Abandoned long ago, no doubt. Wybrzeże kłusowników. Aj, tu dużo. Dobra, no nic, będziemy musieli sobie tak w spokoju kulatać. No. A tam chyba coś tam wytnę. Z moich zasnych poszukiwań. Po prostu no, iść na łatwiznę. Nie da się iść na łatwiznę, nie zawsze się da. No, w tym przypadku się nie dało iść na łatwiznę. No niestety, no, tak wyszło. A chciałam iść na łatwiznę, żeby wiecie, to szybciutko sobie ogarnąć. A tutaj proszę bardzo, no nie dało się, no już. 1600. Ran boskie, jak daleko. Kawał drogi. No ale dobrze. Dobrze, jak tak ma być, no to niechaj tak będzie. Ale się ścina. Hu, hu, hu. Życie. Nie wiem, czemu. Bez sensu. 1200. Ja bym to utnę po prostu, jak już będę na miejscu, to jest strata. Przyspieszę. Jest w końcu. Rany boskie, no. Ileż można było? W końcu. Kajo na lata, ta laska. Everything's all right. Gryffindor, over here. Hello again, Imelda. This course is a bit far from the castle, isn't it? Obviously. Evidently too far for most of our classmates. Pathetic. They should be begging me to keep these trials alive, not running scared. I'm surprised our new fifth year showed up. I suppose I appreciate the effort. That's actually thank you. I know I can be impatient, but I get frustrated by those who don't take things as seriously as I do. And in my experience, that's everyone. Anyway, don't let it go to your head. Right then, enough chatter. I'm confident I've posted a time you won't be able to beat. We'll soon see how I fare, won't we? I'm ready. Get ready to lose, Gryffindor. Dobra, to do ilu razy sztuka? Do trzech? Ja nie umiem latać tak, jak powinno się latać. Pierwszą. You know. O, nie trafię, nie trafię. Nie trafiłam. Nie trafiłam. Nie, nie trafię, masakra. Mhm. Dobrze idzie, no nie wiem.
Nie wiem, ile jest do końca. Nie ma szans. Nie, 9 obręczy jeszcze, no, no nierealne, to jeszcze raz spróbujemy. Nie, no nie trafię se. No, przegrałam. Dobra, jeszcze mogliby już to zakończyć. Jeszcze raz szans. Nie udało ci się, nie ściemnia, już się tak nie ciesz, już jest dawno po czasie. Nic, jeszcze raz. Tak jak mówię, do 3 razy sztuka. No, słabo. Oj, wasz. Słabiutko. Dobrze, chcę jeszcze raz. About testing your ability to focus. Each turn requires a decision. Make one, then commit to it. Imelda Reyes, are you giving the competition advice? I wouldn't call it that, no. Just chatter between friends. That's all. Tak, jeszcze raz. Now, care to try again? Tak. I'm ready. Thank you, Imelda. Of course. Get out there. Czyli żeby to skończyć, to trzeba skończyć, tak? W sensie... Trzeba wygrać. Nigdy nie przejdę. Jestem do dupy w lataniu. This is going well. Nie wiem, czy mu się tak obraz ścina. Muszę pomyśleć. Coś pokombinować. Przegram. Czy widzę? Tu się nie trafię? Iż się nie trafię. Now that's more like it. That wasn't too difficult. Nie, no tak niewiele brakuje. Proszę. W końcu udało się. Bo ja musiałam przestać gadać.
Gadanie mnie rozpraszało. No. Dobra. Ja nie mogę z wami rozmawiać. Po prostu nie mogę z wami rozmawiać. Impressive work today, but don't get too comfortable. I'll be on your heels in no time. My family is not going to believe the news when I tell them. They're almost as competitive as I am. Almost. Czy ten duch rywalizacji płynie w twoich żyłach? Do you get your competitiveness from your family? You could say that. My grandfather played Quidditch for Puddlemere United. And my father, well, he was a chaser for Slytherin, but had to stop after a curse took his knees out. Said it was the Gryffindor beater. And me, I fell in love with flying the first time I saw the ground disappear beneath my feet. Something about the freedom you feel on a brim. I've not been able to stop since. Mm. Will you keep running these courses? I'll race them myself. Don't want to get rusty. But I won't be dealing with time trials. You're welcome to run them too. Anyway, hope we find time to fly again soon. I take it you want to play for a team, but which one and which position? I'm my father's girl, a chaser through and through. You'd know that if Black hadn't cancelled Quidditch this year. As for a team, it's the Holyhead Harpies I've always dreamt of. When I'm finished with school, I'll try out. If for some reason I don't get accepted, I don't know what I'll do. Herbology, perhaps? Because if that did happen, you might as well pot me and call me a mandrake. I'd never stop screaming. It's been fun competing against your records, Imelda. It has been fun. Glad you're here. Fifth year. Not bad for a Gryffindor. Fine. Take care of yourself. Oczywiście będziemy uważać. Ale się ścina. Rany boskie. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, kochani, wrócimy do Albiego Wixa w następnym odcinku. Ja muszę coś pokombinować, żeby to się tak nie ścinało. Trzymajcie się cieplutko. Do następnego. Cześć!